Dziecięca radość, piękna pogoda i niezliczona ilość atrakcji. W Kolonowskiem po raz kolejny odbył się festyn dziecięcy. To, co jest tutaj nowe, to jest miejsce, bo to jest nasza pierwsza impreza na przystani Natura 24, przystań Jaśko, kajaki. Ponieważ jest bardzo taka kompaktowa ta przestrzeń, właśnie dzisiaj chcieliśmy przetestować, jak to nam się uda w tym miejscu, które chciałbym, żeby kiedyś służyło również do organizacji koncertów, nazwijmy to tak dumnie open air. Dzieciaki miały wielką frajdę, puszczały bańki i zjeżdżały na dmuchańcach. Było kolorowo, wesoło i kreatywnie. Zmieniliśmy też trochę formułę, jeśli chodzi o datę, ponieważ często się dublowaliśmy ze szkołami, a dzieci miały dylemat, czy przyjść do nas, czy może iść na festyn do szkoły. Dlatego zrobiliśmy to w maju, pogoda na szczęście nam dopisała, także liczymy też, że się dzieciaki pojawią i rodzice również. Kiedy pojawi się pan Akuku, to że zrobimy konkurencję dziecięce wraz z rodzicami, żeby dzieci mogły zapamiętać tatę, mamę na tym poziomie zero, czyli na trawniku, a nie przed komórką czy w pracy, bo chodzi o to, żeby dzisiaj zbudować te rodzinne wspomnienia. Na festynie dzieci mogły również wpleść we włosy kolorowe warkoczyki i pomalować twarz ciekawym wzorem. Chcę bardzo pograć sobie z kolegami w piłkę i w tamte zabawy, które tam są. Tutaj też będą bańki, a więc... Czyli dobra zabawa się szykuje. Tak. Dla dziecka bardzo ciekawy jest. My jesteśmy goście z Ukrainy. Dziecku bardzo się podoba taki atrakcji. Dlatego przyszliśmy tutaj. Puszczam bańki. Bez nadziei, ale to nie jest przeszkadza mi w ogóle. Kochani, kto chce pójść wielką bańkę, zapraszam. Skakać na dmuchańcach będę. Festyn dziecięcy w Kolonowskiem, tak jak co roku, zgromadził tłumy dzieci i rodziców, którzy mogli wspólnie miło spędzić czas.